Jedziemy walczyć. Zobaczymy, czy się uda coś złowić. Witajcie. Jesteśmy już. Jesteśmy już na stanowisku, tak? Tak. Ja się cieszę bardzo i ten film zaczniemy tutaj od mieszania zanęty. Pokażemy wam, jak się jaki mam plan, jaki mamy plan na to stanowisko i na to nęcenie. Znajdujemy się na łowisku Jerzyn i w końcu udało mi się tutaj, tak powiem, dostać na stanowisko, na które od dawna chciałem przyjechać, czyli stanowisko 44A. Potem w trakcie filmu wam opiszę i powiem na wstępie, że jest bajka, mi się mega podoba, jest dużo miejsca do łowienia, jest cień, mamy domek. Jestem z Wojtkiem, zostajemy tu na 2 doby, dzisiaj jest niedziela, zostajemy do wtorku. Mamy łódź, mam łódkę do dyspozycji i najpierw uszykujemy sobie zanętę. Stojak z wędkami trzema już mamy na pomoście. Zostaje tylko uszykowanie kulek i zastanowienie się, na co będziemy łowić. Podstawą naszej zanęty będzie gotowana kukurydza tutaj z łowiska. I tu Wojtek daje tobie tutaj, będziesz mieszał, tak? Mhm. Także Wojtek, tutaj mamy kukurydzę. W tym gaderku jest pelet, halibut, także weź łyżkę i wsyp ze dwie... Nie. To jest nasza baza. 2 łyżki peletu. Takie dosyć duże, no. Stara się nie rozsypywać. Rzucaj, bo to będzie wszystko potem mieszać. Jeszcze wsyp. Mhm. Śmiało. Jeszcze z pół. Dobra. Teraz wymieszaj to. No. Musisz tak, wiesz, do dna dojechać. Jedyny minus jest taki, że boję się, że nam wejdą leszcze, ale zobaczymy. Bo nie wiem, czy tu w zatoce są karpie, czy nie, czy amury. Dobra, jeszcze trochę wymieszaj. Na pewno od wczoraj robi się coraz cieplej. Dzisiaj mamy chyba 30 stopni, jest strasznie duszno i parno. Także zobaczymy, czy ryby będą brały. Ok, Wojtek został na razie. Więc zobaczymy, czy po prostu. Ja bardziej liczę na wieczór i rano. A w ciągu dnia tutaj Wojtek będzie łowił na spławik. Mamy też jedną wędkę na bata 5-metrowego. Także sobie zanęcimy tu przy pomoście, albo tu będziemy jeszcze łowić, nie wiem gdzie. I będziemy się bawić z białą rybą. Dobra, otwieraj tam torbę teraz. Wyciągnij teraz wszystkie opakowania. Pokaż to, co masz. Kulki kozackie mamy. Tu jest kopek squid. Tu też są kulki kozackie. Wsyp połowę tego opakowania. Ja tutaj będę dawał też kopek squida. Trochę rozdrobnie. Połowę? Tak, połowę, no. Tyle? Czy jeszcze? Jeszcze ze sporo sztuk. Dobra, starczy. Spróbuj zamknąć teraz to opakowanie. Dobra, i teraz na samym dnie tam też jest kilogram kulek.
pokażemy. Tutaj sobie przygotowałem Hannibala 14 mm, kulki zanętowe też. I wsyp tutaj też może 1/3 tych. Jeszcze trochę. Dobra, starczy. I zamknij. Pozwolisz, że ja to wymieszam. Tak. Myślę jeszcze, czy by tego nie zalać czymś. O. Tak wygląda nasza polenta. Ja pójdę, zobaczę, czy mam jakieś. Zalejmy może delikatnie to, co? Żeby to lepiej pracowało. Ale prawie całe. Amino Power, skopek Squid. No wej całe. I to ładnie ścieknie. Także może liczymy na Amura, zobaczymy. Tam ładnie pachnie teraz. No, wszystko się mokre zrobiło. Zobaczcie. Tak wygląda nasza zalęta. Nie będziemy rozsypywać. No i za chwilę bierzemy pierwszą wędkę i płyniemy tu w zatokę poszukać miejsca. Dobra. Jesteśmy na łodzi, płyniemy sobie teraz tutaj w zatokę. Wojtek siedzi ze mną, nagrywa. Kompletnie nie wiem, gdzie tu łowić, więc myślę, że na pewno tutaj dwa zestawy pójdą gdzieś po brzegach. Także płynę tutaj w sam róg. Po cichu. Pierwsze wywózki myślę, że tutaj z łodzi zrobimy, a potem mam model ze sobą, także będziemy po cichutku modelem wywodzić. No na razie musimy się postarać, żeby zrobić jakieś branie. Widzisz te bąble? No. Nagraj to. No podpływamy właśnie i zobaczcie, jakie bąble tu idą. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie. Dobra, czy już wiemy, gdzie postawić ten zestaw. Po cichu podpłynę. Jedną łyżkę zanęty. Przypon mam Roni Riga. Zakładamy. Kulka Cezar. Generalnie chciałem tu bliżej tych trzcin łowić, ale no dobra, niech będzie tak. Coś takiego. Głębokość gdzieś z 1,5 metra. TV-ka. Tutaj mam taki zestaw z ciężarkiem na stałe, miękki przypon. Dostałem od Adama dzisiaj kulki testowe, haczykówki. O, tak zrób zbliżenie. Jaka jest, coś łapie? Jest? Jest. Także biorę jednego dumbbellsika i tutaj sobie uszykowałem połówkę ananasa. Zrobimy takiego grzybka. Ja jestem ciekaw, czy to był karp, czy jakiś, czy jakaś inna ryba tutaj buszowała. O, coś takiego. Dosyć długi włos, ale dołożymy jeszcze PV-kę pod to i jedziemy środkowym zestawem tam gdzieś po trzcinę. Dobra, płyniemy pod drugi brzeg na granicę naszego stanowiska, tam jest taka bojka. I tam przed tą bojką z 2-3 metry postawimy zestaw. Tutaj wszędzie potencjalne fajne miejsca na położenie zestawu. Tutaj taka zatoczka jest z prawej strony. Tutaj są kapelony. No, tutaj jest granica mojego stanowiska, naszego. Jest taka bojka czerwona. No i tutaj gdzieś postawimy ten zestaw. Zobacz, jak jest głęboko. Wojtek, nagraj. Dno jest twarde, gdzieś z 1,5 metra głębokości, może nawet 2. Coś takiego i kładę zestaw. O, tak nagrywasz? Nagraj tu teraz, jak to jest.
lekko przestawię. O, widzę, jak już mamy. Na wprost naszego stanowiska. Tutaj jest, myślę, też 4 metry, może 5, ale jest miękko. Ale słuchajcie, jak tutaj jesteśmy na tym teraz, znaczy może powiedzieć na środku zatoki, jak jesteśmy, to czujemy, jak nam wieje, no teraz w twarz i jak byliśmy odwróceni, to w plecy. Więc fajnie, że wieje w tą stronę i tak sobie myślę, że jak ta ryba pójdzie tutaj, to może zahaczyć o naszą zatokę. Jeśli ryba nie będzie przy brzegach się pokazywać, czy nie będzie brać, no to jest szansa, że postawimy zestawy tutaj na głębokim. I to będzie nasz trzeci zestaw, na wprost stanowiska. Jesteśmy gdzieś na wysokości tej bojki. I potem na noc czwarty zestaw postawimy zupełnie na głębokim. Masz? Mhm. Cyk, delikatnie podniosłem ciężarek. Dobra, łyżka za nęty i wracamy. No, a my sobie tak tutaj odpoczywamy, zajadamy chipsy, kamery w pogotowiu. Jesteśmy już po kolacyjce, godzina 19. Gramy sobie tutaj w szachy z Wojtkiem. Na wodzie generalnie się nic nie dzieje, bynajmniej u nas. Ja miałem tylko tam z prawej strony przy tej bojce granicznej brania leszczowe, jednego leszcza złowiliśmy, potem miałem jakieś dwa opuszczenia, potem trzecie branie też takie było, że opuszczał, podniósł, zwinąłem zestaw, ale niestety no nic nie było, ale podejrzewam na 90% to był leszcz, ale na razie nie będę z tego miejsca rezygnował, z tego względu, że tam jest fajnie, jest 1,5 metra głębokości, jest fajnie twardo, tak ciężarkiem patrzyłem. Więc zobaczymy, albo się będę męczył z tymi leszczami i karb nie wejdzie, albo drugi, trzeci, czwarty leszcz i za tym może jakaś ładna ryba się uczepi. Także tutaj z Wojtkiem odpoczywamy. W końcu słońce zaszło i można pooddychać, bo naprawdę dzisiaj strasznie ciepło. Stanowisko super. A tobie, Wojtek, jak podoba się stanowisko? No Wojtek teraz chipsy zajada, bo musi najpierw pogryźć. Trzy wędki mamy na pomoście, na stojaku. Tutaj za kamerą w nęce jest czwarty kij. Przed chwilą sobie nie nagrywałem tego, przed chwilą wziąłem kij, sam ciężarek i też obsukałem sobie miejsce. I tak jest do 4 metrów głębokości, jest w miarę twardo. Potem jak już było trochę głębiej, to był większy namułek. No i tam nie chciałem kłaść tego zestawu. Także mam tutaj w miarę blisko tutaj stanowiska. Delikatnie zanęciłem peletem chaosem i zestaw mam gdzieś na 4 metrach głębokości tutaj. Ten czwarty może jakieś, nie wiem, ile tu byłem? Daleko byłem od brzegu? Z 10 metrów więcej? No. 15, 20? Tu na Jeżynie wiem, że ryby chodzą właśnie brzegami, burtami, więc a dzisiaj trochę tutaj nawet wiaterek wiał, tak jak już wspominałem, więc możliwe, że jakaś rybka się tu trafi. Dobra, kończymy. Jak będzie jakieś branie, to będziemy nagrywać. A jak nie, to chyba się rano odezwiemy, nie? Tak. To do później.
A chyba leż, wiesz? Masz, oj. To leż, no, kręć. Chyba po mnie leż, wiesz? Chyba szamur. Ciągnie za bardzo. No, delikatnie to ten, oj. Chyba mam pierwszego leszcza. O, to jest leszcz. O. Nie takie te pitu pitu twoje. Nie? No. Trzymaj, wypniemy go. Nie ciąg, nie ciąg prawie. Ale duży. No. Dobra, weź wędkę, połóż tam z boku. Puszczamy go, nie? Dobra, słuchajcie, chodź Wojtek. Piękna pobudka, piękny odjazd. Za chwilę rybę zważymy. Odkazimy tylko rankę po haczyku. Miejsce czwarty kij. Tutaj przy domku zaraz. Głębokość 4 metry. Ogromny. I mamy pięknego karpia, ale się cieszę, bo wątpiłem w to, czy złowimy rybę, czy nie. Tak myślę, to tutaj miałem założone generalnie, kulek już nie ma, tu był miękki przypon. Wojtek poszedł po wodę. Dobra, zostaw trochę na to, nie? Dobra. Chodź, jeszcze raz go pokażemy, chodź szybko. Myślę, że z 12 kilo może mieć. Za chwilę go zważymy. Cieszysz się? Mhm. O! Trochę go posuniemy. Super! Dobra, jest 5:30. Wojtek poszedł spać. Branie było gdzieś o 4:30. Nie wiem, czy wy też tak macie, tak samo jak ja. Ale nie wiem, po takim holu i po braniu w ogóle ryby o tej godzinie zbytnio spać się nie chce. Fakt jest taki, że za długo nie spałem.
bo miałem parę piknięć też tam na pomoście, więc się przebudzałem. Spałem może z 2-3 godziny. No i tak się właśnie zastanawiam, czy wy robicie tak samo jak ja, że wstajecie rano i podziwiacie naturę i najlepsze jest to, że można się napić w swoim ulubionym kubku ciepłej kawusi. To teraz uczynię. Pyszna. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że przed chwilą odkryłem, że nie na wszystkich nagraniach mam głos. Wczoraj jak pływałem na początku zasiadki z Wojtkiem na łodzi, Wojtek zauważył, że mikrofon się z tyłu odkręca i kable wyskoczyły, tam jeden kabel w środku. Ja to szybko tam jakoś skręciłem i myślałem, że wszystko jest ok. Trochę mojej winy, bo mogłem to sprawdzić dokładniej. Potem siedzę tutaj, pokazuję wam przypon i jakie kulki zakładam, jakie były założone i też nie ma głosu. Także będę musiał to jakoś poucinać i... Ale może teraz powiem, o, w sumie na to nie wpadłem. Bo mam tutaj już na wierzchu, zostawiłem sobie, bo przypon zostawiłem ten, co miałem. Haczyk był ostry. Tam była założona kulka tonąca 20 Barbarossa GLM. Troszeczkę od góry obciąłem ją nożykiem. O, i pod to podpiąłem Montezumę. Tutaj jeszcze jest kawałek. Tam, no ja na pewno wstawię ten materiał, ale mówię, no jest bez dźwięku, więc o. I taki grzybek do niego, żeby delikatnie przełamać ten zapach tego ala smrodka. I taki zestaw. I zobaczcie, po raz kolejny jakiś taki czwarty kij, tak zwany szperacz, daje rybę. Bo tak wiadomo, tutaj zatoka, nie? Jedna podobno z lepszych zatok na tym jeziorze. Dosyć często tutaj się łowi ryby. Zresztą widzieliście, tutaj karpiowy Janusz był, mega połowił. Steve Briggs był też tutaj, też mega wyniki. Fakt, że z tego co się orientuję, oni byli chyba na dłuższych zasiadkach koło tygodnia, więc to też inaczej. Ja tutaj jestem z Wojtkiem tylko 2 doby, więc no plan jest praktycznie już wykonany, bo mieliśmy ładnego leszcza, ładnego lina, mega fajnie, cieszę się, bo Wojtek mógł zobaczyć tą rybę, bo jeszcze ja jej nie złowiłem, on też nie. No i do tego widział karpia, też jest tutaj, razem sobie nagraliśmy rybę. Oczywiście staraliśmy się trzymać w macie jak najkrócej, ale było widać, że pysk miał nie pokuty, zdrowa, silna ryba. Także fajnie, rankę po haczyku odkaziliśmy. No ile to trwało? Z 5 minut, więcej nie. Do tego nie ma opału, no bo jest rano. Inna sprawa oczywiście w dzień, jak jest 30 stopni, nie? To trzeba tą wodę częściej polewać. Dobra. Tu jeszcze wam pokażę, bo też nie wiem, czy to się nagrało. Pelet Chaos stoi i kulki. Tam jest Hannibal, tak? Hannibal. 14 mm. I tym tutaj, tam miejscówka była nęcona. Nie dawałem tu w ogóle kukurydzy, nie dawałem tej zanety, którą tam miałem przygotowaną na tamte miejsca. Czy to zanęta zrobiła robotę? Nie wiem. Podejrzewam, że miejsce, że fajnie tutaj, że trochę popływałem sobie wczoraj i ciężarkiem obstukałem i znalazłem takie miejsce na granicy twardego i miękkiego i tam położyłem zestaw i dzisiaj teraz wywoziłem zestaw łódką, bo mam zaznaczoną odległość na gumce. No jest to jakieś, nie wiem, 10, nie więcej, od 15-20 metrów od brzegu. Głębokość około 3,5 metra, 3,5-4. Dobra, wyłączam się. Wypiję kawę i pójdę na drzemkę. A może będziemy mieć branie.
Dobra, słuchajcie, z 8 rano robię małą zmianę planów, ponieważ bardzo mocno, mega dosłownie wieje mi tutaj wiatr w tą stronę, ale wieje, tak można powiedzieć, tu ten narożnik naszego tutaj, mojego tutaj miejsca, i jak jestem na pomoście, to też tak z boku, z lewej strony, no dosyć mocno wieje. Może nawet za chwilę byście to usłyszeli w kamerze. Na stajaku prawy zestaw przewiozłem tam pod bojkę, delikatnie donęciłem, założyłem świeżą kulkę. Tam jest Ronirik, Cezar. Postanowiłem, że ze stajaka środkowy kij zwinę. Kupiłem sobie tu podpórki, bo mam jeszcze podpórki, które wożę ze sobą zawsze. Mam poszykowany przypon w otulinie. Tutaj końcówka jest miękka. Założyłem jednego orzecha tygrysiego. Haczyk jest nowy. I słuchajcie, daję tutaj ten kij, zostawiam. On jest wywieziony dobrze z prawej strony, gdzie dał mi rybę. Ale nie wiem, czy widzicie, jak wiatr tutaj właśnie wieje. I no nie wiem, no może kombinuję, może nie kombinuję, ale spróbuję postawić drugi zestaw tutaj na rogu, wiesz, gdzieś jakieś 10-15 metrów od brzegu, delikatnie za ręce, i zobaczymy w ciągu dnia, może coś jeszcze, no bo liczę, że ryba przyjdzie tutaj z tą falą, jak działamy. Oto łódki, daję tutaj jedną łyżkę za nęty wczorajszej. Trochę peletu chaosu. Starczy. Może się wydawać, że to jest trochę dużo tu zanęty, ale ja podejrzewam, że tutaj to miejsce będę trzymał sobie do, już do jutra. Będę miał dwa zestawy tu w ręce i dwa na pomoście. Dobra, jedziemy wywieźć zestaw. Korzystając z okazji, że sąsiad naprzeciwka się dzisiaj zwinął, chcę wywieźć jeden zestaw trochę dalej, za bojkę jeszcze. Jak zwijałem ten zestaw tutaj, miałem koło bojki, to miałem na haczyku trochę zielska. Teraz nie wiem, czy po drodze gdzieś zahaczyłem. Jeszcze to zgarść. Dobra. Teraz sypię tutaj trochę pelet. Garść peletem sypię. Gdzie żyłka idzie? Jeszcze raz.
jeszcze? No. Jeszcze jedno. Dobra, zamknij. Tak, wygląda zestawik. Trochę zalałem to jeszcze płynem smużącym, ananasem. I rzucamy tutaj na 2-3 metry. Tu przy brzegu jest dosyć płytko. A tutaj, gdzie ten kijaszek jest, to już zaczyna się burta. Także myślę, że gdzieś tutaj sobie rzucę ten zestaw. Dobra, nadchodzi godzina 17. Za chwilę biorę się za przewózkę tutaj tych dwóch zestawów. Ale zrobię to z łodzi. Chcę być pewny na 100%, że nie ma zestawu w Zielsku. Ten lewy zestaw, który rzucałem z PV-ką, tak po jakichś 2 godzinach było branie, opuszczenie. I oczywiście co? Zameldował się leszcz. Taki średnich rozmiarów, no ale branie było. Także znowu założyłem PV-kę Ronin Rig i też wyrzuciłem ten kij, żeby leżał w wodzie. Tutaj wam pokażę, co mam przygotowane na noc. Jeden zestaw to jest... Stwierdziłem, że zakładam większe kulki, nie bawię się już w małe przynęty. Miękki przypon, włos dosyć długi. I tu jest wafter z kopek squid. I sprawdzałem w wodzie, haczyk leży na dnie. A ta kulka tutaj tak się delikatnie unosi. Ale wiem, że z biegiem czasu, po paru godzinach, ona będzie delikatnie opadać i będzie taka bardzo neutralna. Także to zostawiam. Tutaj też miękka plecionka. I tutaj założyłem kulkę tonącą Barbarossa, czyli GLM. I podpiąłem pływakiem Cezar. Połówką Cezara. I to też tak mi delikatnie nad dnem balansuje. No, także biorę za chwilę łódź i zwijam obydwa zestawy. Robię tak zwaną wieczorną wywózkę, potem idę na pomost. Jeśli chodzi o zestawy na pomost, to prawdopodobnie tu w zatoce grasuje mi sum, bo przed chwilą znowu widziałem, wczoraj 2 razy, dzisiaj raz, takie z dna poszło, takie C, jakby ryba zawinęła ogonem i straszna piana, bąble szły z dna, więc podejrzewam, że może być to sum, chociaż niekoniecznie. I praktycznie w tym samym miejscu. Spróbuję pokazać. Tam są trzciny, to tam nie, tam mam zestawy swoje, ale tu w połowie. Tutaj gdzieś, w połowie zatoki. Także jestem ciekaw, no podobno tutaj sumów na Jerzynie jest dużo, więc... No, także dzisiaj pogoda, masakra, strasznie ciepło. No i to nie jest tak, że się przyjedzie tutaj i połowi się dużo ryb. Jest to trudna woda, ale fajna, wymagająca. Trochę czasu trzeba poświęcić, żeby złowić rybę. No mi się dzisiaj w nocy udało, w sumie nad ranem. Tutaj naprawdę wiatr rozgrywa rolę i sam się przekonuję na własnej skórze, że położenie zestawów też. Także jak ktoś ma ponton czy łódkę do dyspozycji, to jest dużo, dużo lepiej, bo można po prostu sobie wybadać na dnie, czy jest zielsko, czy jest czysto, czy jest twardo, czy jest miękko. I tu generalnie ryby biorą z tych twardych miejsc, tak bynajmniej ja tutaj takie odnoszę wrażenie. No, także od 2-3 dni są upały i no i przestało po prostu, ryba przestała brać. No, także ten jeden karp ja uważam, że za sukces. Także plan minimum jest, tak powiem, wykonany. Z tego się bardzo cieszę. Złapaliśmy też tu z Wojtkiem dużego leszcza i dużego lina, także fajnie. Tu już wspominałem, że Wojtek pierwszy raz taką rybę widział, lina, także fajnie. I aha, dzisiaj polatałem trochę dronem koło godziny 16, bo myślałem, że może ryby
Jeśli nie żerują z dna, to będą gdzieś przy powierzchni. A wziąłem ze sobą Ziga jednego, bo też już tak myślałem, czy by może Ziga nie wywieźć. Ale żadnego karpia nie widziałem, także gdzieś te ryby się pochowały albo po prostu stoją i no i czekają na wieczór albo rano, jak się trochę ochłodzi. Ja też mam taką nadzieję, nie powiem, że nie. Chciałbym jeszcze jedną rybę złowić. Teraz zobaczymy. Ja się biorę za wózkę, do później. Dobra, jestem tu na wprost mojego stanowiska. Muszę znaleźć teraz miejsce, gdzie zostawić zestaw. 2,5 metra. I twardo. Tu wędziska ma 3,60. No, 3 metry gdzieś. Twardo. No. 3,5 metra. Dokładnie do szczytówki tutaj. No i fajnie się wypyta, zobaczcie. Tyk. To cały czas jest twardo. O, 3,5 metra. I to zostawię. O, fajnie twardo. Dobra, to zostawiam. Było piknięcie na lewym zestawie. Od razu włączyłem zapasową kamerę z nagrywaniem. Do tego lampka, żeby doświetlić. Mimo, że ten kij odjedzie. Zobaczymy. Przed nami ostatnia noc. Zestawy już powywożone. Tutaj teraz te, które widzicie, obydwa na 3,5 metra. Jak 3,5 to 4 plus minus. Granica twardego dna z miękkim. I tam na pomoście dwa zestawy przy trzcinie. Teraz zobaczymy.
Dobra, jak to mówią, co dobre szybko się kończy. Jest wtorek, za chwilę minie druga doba naszej zasiadki. Jest godzina 10 rano. Powoli zaczynamy tu się pakować. Nocka bez brania. I tak jak się spodziewałem, że tak mogło być, i tak się stało. Ta nocka, co teraz była, była cieplejsza niż ta poprzednia. Czyli tak jak zapowiadali z tą pogodą, że będzie robić się coraz cieplej, tak rzeczywiście się stało. No i ta ryba praktycznie przestała żerować. Fakt, że w nocy mieliśmy jakieś piknięcia, nie? Co chwilę się budziliśmy, także praktycznie wszystkie cztery zestawy dawały o sobie znać jakieś pociągnięcie, opuszczenie. Albo samo opuszczenie jedno miałem, na przykład na pomoście. Więc podejrzewam, że może leszcze się czepiały, albo liny, albo jakaś inna ryba, ale żadnego karpiowego odjazdu nie było. Ja ze swojej strony jestem mega, mega zadowolony. Stanowisko super, polecam. Myślę, że w przyszłym roku tu postaramy się, co mówisz, przyjechać. Ale to będziemy musieli sobie zarezerwować wcześniej stanowisko, nie? Tak. Minimum te dwie doby, może nawet więcej. Bo naprawdę jest super, jest gdzie łowić, jest dużo miejsca. No ale przyszły upały, tak to w naszym wypadku, i cieszymy się z tego, co mamy. Czyli złowiliśmy jednego karpia 11300, około ładnego lina i ładnego leszcza. No plus dużo takich właśnie pustych brań leszczowych. Wojtek, coś od ciebie chcesz dodać? No, było bardzo fajnie, tylko niestety było wczoraj za gorąco. Na pomoście było z jakieś 40-35 stopni. W nocy nie mogłem spać, bo ciągle albo mi było za zimno, albo głównie za gorąco. Pogryzły mnie komary w 22 miejscach, więc będę musiał sobie dokupić Fenistil. No, dzisiaj Fenistil, wapno wypijemy i... Tak. Oby to zeszło jak najszybciej. No, a tak jest nad wodą, nie? Że przychodzi popołudnie, przychodzi wieczór, no i komary się ruszają, także Wojtek tu dosyć mocno spogryziony, w sumie ja też tutaj w koło na rękach i... No ale takie jest wędkarstwo i przebywanie nad wodą. Tak. Ale zadowolony jesteś z tego wyjazdu? Tak, bardzo. Pograliśmy w szachy. Przegrałeś ci się zaraz. No, chyba, nie wiem, ile graliśmy? 6 razy 7? Dużo. No to... Na 7 partii 6 przegrałem. No, przyznaję się bez bicia. Raz udało mi się wygrać. No ale jak w głowie są karpie i ryby, to przy szachach się za bardzo nie myśli. No ale też tutaj nie ma co mówić, bo Wojtek jest dobry w szachach. Chodzi na szkółkę, uczy się. Jest to też jego jakaś pasja, tak? Tak. No i w wolnych chwilach grasz. Czy w sieci, czy ze mną, nie? W domu. No, dobra. Chyba kończymy, nie? No. No, jeszcze godzinkę i przypływa po nas gospodarz, będziemy się przeprawiać. Wracamy do domu. Jakiś materiał jest nagrany, także myślę, że fajny film z tego wyjdzie. Kiedy się ukaże, nie wiem. Na razie muszę przyjechać do domu, odpocząć. Zobaczyć, co się nagrało. Ja ci, Wojtek, dziękuję za wspólny czas. Musimy to powtórzyć. Tak. To co? Do zobaczenia, nie? Jeszcze jedna fajna rzecz, słuchajcie. Pamiętajcie, żeby po sobie posprzątać. Bo domek jest naprawdę super, służy nam tutaj wszystkim. Także jest miotła na wyposażeniu. I to, co się wniosło do środka, jakieś liście. O! Tu jest fajne. Takie sztuczna trawa. O! I wszystko ładnie wychodzi. Także za godzinę opuszczamy tutaj stanowisko i sprzątamy po sobie, i śmieci oczywiście zabieramy.